Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym magu na W50. Dawno nie było odcinka generalnie Shakes, a co dopiero z tego maga, a naprawdę sporo się podziało, sporo tutaj lochów popokonywałem, to wszystko wam oczywiście pokażę, bo specjalnie zapisywałem właśnie pod ten odcinek. Może coś jeszcze poklikamy dzisiaj, chociaż nie powiem, że jakoś tam mam jakieś ogromne procenty szans na lochy, dlatego że jak tylko mam jakieś większe procenty, no to po prostu klikam, ale widziałem, że tam na Hemoridor coś mam na wieżę, może jakieś tornadko, może tutaj ten strumień lawy coś ruszymy, coś tam delikatnie sobie dzisiaj też poklikamy, ale na wstępie pamiętajcie oczywiście o kciuku w górę, teraz zjeżdżacie na dół, zostawiacie tą łapeczkę, będzie mi bardzo miło, dobijmy gdzieś, nie wiem, z 200, chociaż 250 będzie na pewno super, no i też subskrypcję z dzwoneczkiem, kto jeszcze tego nie robi i oczywiście zapraszam na Discorda dla widzów i na Twitcha. Na Twitchu miał być dzisiaj strumyk, ale niestety nie będzie, dlatego że dzisiaj no dość słabo, można powiedzieć, się czuję po wczoraj, dlatego też stwierdziłem, że sobie wieczorem odpocznę, ale za to wam właśnie ten odcineczek wrzucę, a na Discorda możecie wbić po prostu tago. I dobra, to by było na tyle z takiego wstępniaczka i chyba zaczynamy. Co tutaj się podziało ciekawego? Generalnie dzisiaj ma wchodzić ta aktualizacja, o której wczoraj nagrywałem odcinek, kto nie widział, to sobie może zajrzeć. No i też mam screeny, ktoś właśnie na mojego Discorda wrzucił screeny, jak wyglądają te nowe paski postępu, jeszcze ich bodajże nie ma, może jak wy to oglądacie o 16 to już będzie, no był tak jak mówię jakiś reset serwera, ale aktualizacji nadal brak, no i okej, tutaj mamy pierwszy screen, jak to wygląda jeżeli chodzi o wartę, tu jak widzicie warta ustawiona na 10 godzin, no takie dziwne to, można by powiedzieć, dziwny ten paseczek, no ale okej, lecimy dalej, tutaj macie jak wygląda ten pasek awanturniczości, no teraz jest taki no zmieniony, w sensie no wiecie, to jest taka pierdoła, nie? Na początku będzie dziwnie, potem człowiek przyzwyczai się i totalnie zapomni jak wyglądał stary, tak samo zresztą było z tymi gemami, jak wchodziły to każdy mówił, że wyglądają tragicznie, a teraz już mało kto pamięta jak wyglądały te stare, więc no to kwestia przyzwyczajenia. No i tutaj tak wygląda pasek misji, nie? Taki jest niebieski, no można powiedzieć, że spoko, no ale tam wiecie, no szału to nie robi. Ale okej, to ktoś stawił na mojego Discorda, także dziękuję, bo stamtąd wziąłem te graficzki. No i dobra, lecimy, co tu się w ogóle pozmieniało? No jak widzicie 263 poziom już, także powolutku idziemy. W ogóle na serwerze, względem serwera, no nie jesteśmy jakoś bardzo wysoko, dlatego że na serwerze wygląda to obecnie tak, że no gildia tutaj Crit Happen zdecydowanie zdominowała ten serwer, to już w ogóle nie ma o czym mówić. Dreamland też jest nawet można powiedzieć mocną gildią, no i jeszcze są Hollywood, też nie są tacy źli, ale chyba są obecnie top 3, tak mi się przynajmniej wydaje. W każdym razie no tutaj level levelem, ale no czarne gemy to jest coś, co już oczywiście gildia tutaj Crit Happen ma, jak widzicie już mają 7 salek 15, Dreamland chyba też ma coś koło tego, poczekajcie, zerkniemy sobie tu tutaj jak to wygląda, do 9%, czyli oni mają nawet 9 tych salek, więc no jest to naprawdę dużo, no i wiadomo, jak już jest chociaż tych 5-6 salek, no to już jest dość spora szansa, żeby ten czarny gemik wyleciał, no i tutaj z czarnymi gemami no lożki siadają aż miło. No i właśnie co za tym idzie, no tutaj jeżeli chodzi o magów, bo do nich się będziemy porównywać, no to już 290 levele, czyli w tym momencie 27 leveli więcej od nas, no ale jak widzicie tutaj wszyscy ubrani w czarne gemy, więc no wiadomo, te lożki z czarnymi gemami no ładnie siadają po prostu, nie ma co mówić, także tutaj Yuri Yurikson tak samo, kogo my tu jeszcze mamy, jest jakiś inkrementorek, którego wcześniej nie widziałem, ale też ładnie pocisnął, także no generalnie tak to wygląda, no my na razie czarnych gemów niestety nie mamy, ale już tutaj Actimel ma 14 salkę, więc bardzo możliwe, że niedługo tą 15 będzie miał, ja też planuję coś niedługo skipnąć, w ogóle dużo mam surek w twierdzy, jak widzicie, no te ataki na tym wysokim rankingu no naprawdę dużo dają, o teraz akurat nie, no na przykład tutaj kolega widzicie 9000 drewna i 3000 kamienia, więc fajna ilość, no a bardzo często się trafiają też osoby, które dają po 50000 drewna, więc no dużo, nie, także te surki można sobie farmić i też wydaje mi się, że coś tam może tą twierdzę skipnę, żeby tą 15 salkę jakoś tam w miarę możliwości szybciej wbić. Póki co mi się buduje 13 dopiero. No i okej, lecimy dalej. Aurę, no to wiadomo, mamy w tym momencie 6,50, możemy w sumie przy okazji coś wrzucić. Tu mam jakieś itemki droższe, to one są do wiedźmy, bo z tornada. No i powiedzmy, że ten pierścionek wrzucimy, żeby tylko się zapełnił kibelek. I teraz tak, jeżeli chodzi o
Ten pierścionek plus 27, no to sporo. No, w sumie możemy podmienić, niech będzie 27, no tak jak mówię, takie 20 jakby dawało, to jeszcze nie, ale 27 to już jest w miarę git. No i tutaj wypadałoby też tym pachołkom zrobić sobie punkty życia, żeby mieli po 15%, ale jakoś mi się nie chciało za to zabrać, może na następny odcinek to zrobię, dlatego, że no na pewno o wiele łatwiej będą te lochy padały, nie? Czy to wieża, czy właśnie tutaj strefa mroku, jak oni wszyscy będą mieli po 15%, więc dobra. Kołem fortuny zakręcimy później, to sobie zrobimy później. Co tutaj mamy dalej? Arenkę, właśnie, arenka. Jeżeli chodzi o runy, w tym momencie wygląda to tak. No staram się bardzo dobrze to rozwijać. Mimo wszystko w tym momencie brakuje mi, o ile dobrze pamiętam, to dwóch ulepszeń tylko i wyłącznie. Poczekajcie, tu mam komplet, tu mi brakuje złota i tu mi brakuje przyspieszenia, dokładnie. Czyli mi brakuje tylko dwóch ulepszeń i już będziemy sobie mogli lecieć w końcu w te platynki. Dużo skipów mi się pojawiało. Jednego kupca zmisowałem całkiem, nawet nie wiem co tam było. Drugiego kupca były klepsydry, ale nie zdążyłem kupić. Myślałem, że chyba jakoś to tak było, że myślałem, że będzie się kończył o 16.35, a się kończył 16.30 i wbijam na gierkę tam chyba 32, żeby kupić tą klepsydrę 7-dniową, a się okazało, że już było po kupcu. Także no niestety z moich dwóch błędów... Ale i tak mimo wszystko, coś tu w ogóle głos tracę chyba po tym wczorajszym, no ale mniejsza z tym, jeżeli chodzi o właśnie tą arenkę, to i tak staram się co 20 godzin tego kupca brać i generalnie chyba, no staram się ją rozwijać najlepiej jak tylko mogę względem innych kont, nie? Na innych kontach raczej zawsze to była taka drugorzędna sprawa, a tutaj jednak mimo wszystko się staram, no ale to też kwestia szczęścia, nie? Niektórym te ulepszenia wypadną bardzo szybko i już mogą mieć platynki, a na przykład jak mi tutaj dużo skipów leci, no to tych platynek jeszcze nie mamy. Ale powolutku i te platynki również będziemy mieli. No na pewno arenka idzie gorzej niż na W48 na tym magu. No ale co zrobić? Dobra, lecimy dalej. Aha, kilka dni temu, chyba w poniedziałek, ogarnąłem sobie już full ekwipunek na awkę, czyli wcześniej miałem bardzo długo 10% PD i 30% golda, teraz już osiągnąłem te 10 septilionów bodajże, no i dzięki temu mamy już 10% PD i 50% golda, czyli max. Lecimy dalej, co my tu jeszcze mamy? Pupilki. Pupilki wyglądają w tym momencie tak, przelecę wam na szybko, żebyście zobaczyli, jakie są poziomy do złapania. Mam dzisiaj tutaj w ogniu wieczorem ognioplonsa i przepałkę jutro, no i tutaj już sobie pierwsze przejście zrobiliśmy w siedmiornicę standardowo. No wiadomo, przejścia będą standardowe, siorby, laryś, koniec. Tutaj w świetle się zastanawiam cały czas. No będę chciał na to oko iść, tylko że... nie wiem jak to wygląda, chyba 11 trener jest potrzebny, żeby to oko ubić przy obecnej ilości petów. My tego trenera teraz budujemy na 10, tu mamy serce i traktor na 11 już, więc może się to jakoś zgra. Jeszcze tam muszę spojrzeć w kalkulatorze, czy na pewno 11 czy 12, ale generalnie no tak to wygląda. Dobra, teraz mamy tak, tutaj jeżeli chodzi o ponika, no to tak samo, wykijadło i koniec. Chraporożca musimy sobie złapać dopiero w poniedziałek, tutaj to już wam pokazałem, no w czomp to wiadomo, na tutaj smokiego i koniec. Nie będzie to wcale jakieś bardzo proste, no ale już powoli się muszę przygotować psychicznie. A może się w końcu pierwszy raz na koncie uda, żeby padł ten smoke jakoś bardzo, w sensie no nie bardzo szybko, ale jakoś po prostu szybciej, bo przeważnie to kilka tysięcy grzybów na niego niestety wydaje. No i dobra, teraz mamy siedmiornicę, tą siedmiornicą wiadomo, tutaj na szlałwęża, no i tym szlałwężem sobie zamkniemy. Więc tak wyglądają nasze pupilki, lożki wyglądają tak. Z tego co patrzyłem, mam jakieś tam szanse duże dość na hemoridor, na wieżę, może jakąś tutaj, może jakieś tornadko, może ten strumień lawy, coś ruszymy, zobaczymy, trochę tu poklikam. No i dobra, podziemia póki co, kopalnia złota 9, tutaj przygodoma 8, no i tutaj generalnie tak to wygląda, wrota 9. Teraz był ten event z duszami, no to poleciałem traktor i serce, żeby to jakoś w miarę to sensownie wyglądało. No i teraz miałem trochę dusz zapasu, to poleciałem tego trenera, 10 będzie już jutro. Także okej, tak to wygląda. Co my tu jeszcze mamy? Mamy, no tutaj to nic, gildia, właśnie, gildia wygląda tak, na początku troszkę sprawdziliśmy, natomiast w tym momencie bardziej się nad tą gildią, można powiedzieć, że będę rozwodził, dlatego że tak, po pierwsze, tutaj sobie niestety stanęliśmy z wyprawami, zablokowaliśmy się, dość duży był przeskok między tam jedną a drugą wyprawą, no i te 190% obecnie mamy. Trzecia próba, trzecie podejście to jest nasze do tutaj tej wyprawy, która się nazywa na Rabatce. No i co, ostatnio była dość bliska ta próba, pozostało tam bossowi chyba, nie wiem, 1/3 HP, coś takiego. Ostatnio się też wzmocniliśmy, dwóch tutaj silnych graczy do nas doszło, więc może i by się dzisiaj udało to zrobić, no ale zobaczymy, no póki co właśnie te procenty też to jest dość istotna sprawa, niestety, bo na przykład takich crit happens już 200% wbiło i tym samym pobiło rekord na jakimkolwiek serwerze najszybciej wbitych 50 wypraw. Z tego co wiem,
Tylko 50 wyprawa im raz nie wyszła i to było bardzo unlucky, dlatego że bossowi tam chyba został z 1 000 000 HP albo 1,5 z tego co pisali, no a teraz już wbili to o 200%, także no już tutaj również z tymi procentami gildyjnymi są do przodu. I właśnie tutaj taka moja, nie wiem, czy sugestia, czy taka propozycja, jeżeli ktoś to ogląda tutaj z graczy polskich na tym serwerze, powiem szczerze tak, jeżeli chodzi o gildię, o Polaków na tym serwerze, no to jest druga gildia dość mocna, która się nazywa, kurde, nie mogę teraz nikogo znaleźć od nich, ale tutaj, o właśnie, Knights Husai Ni, taką mają nazwę, jest to gildia dość mocna. Ja tutaj nie kryłem, już pisałem troszeczkę z matem, nie kryłem też, że fajnie by było jakieś tam topory wojenne między, no bo wiem, w sensie ja tam do nikogo nic nie mam tak naprawdę, bo wiadomo, że to jest tylko gierka, ale wiem, że tutaj kilka osób od nas się nie lubi z kilkoma od nich i tak dalej, jakieś tam są zwady powiedzmy, no ale jeżeli połączylibyśmy siły, no to nie ukrywam, że mielibyśmy naprawdę szansę, żeby powalczyć o top 2 na tym serwerze jako full polska gildia. Crit Happens na razie jest w ogóle nie do osiągnięcia, więc oni na 100% będą top 1, ale jeżeli byśmy połączyli siły, no to naprawdę top 2 gildyjne na tak mocnym serwerze byłoby do zrobienia. No a przeważnie niestety tak to wygląda, że Polacy dzielą się na serwerach międzynarodowych, ktoś tam kogoś nie lubi i tak dalej, no i niestety właśnie się dzielą te gildie i przez to nigdy jakiegoś tam wyższego miejsca zająć nie można, no a tutaj naprawdę byłaby na to fajna perspektywa, także jeżeli ktoś z rycerzy to ogląda, no to mogą tam przedyskutować to, jakoś się możemy dogadać i tak dalej, tutaj my jako gildia, jako zarząd i tak dalej jesteśmy otwarci, no i tak jak mówię, spoko by to na pewno było. No bo no po prostu mamy naprawdę duże szanse, żeby tutaj jako gildia być top 2, więc myślę, że to by było jak na początek serwera, bo to nawet jeszcze nie ma miesiąca ten serwer, fajne osiągnięcia, a dalej byśmy starali się o coś wyżej. Także tutaj, no tak jak mówię, nie, taka luźna propozycja, na pewno by to było git. Ja sam zresztą dążyłem, w sensie no ja tutaj jako, tutaj bardziej się Lehero udziela, jeżeli chodzi o tą gildię i tak dalej, ale raczej dążyliśmy od początku do tego, żeby właśnie stworzyć full polski skład, tak taki można powiedzieć, no mocny, najmocniejszych Polaków w jednej gildii, żeby po prostu coś na tym serwerze zrobić ciekawszego, nie? Na razie i tak chyba jesteśmy top 4 gildią w ogóle serwera, także nie jest to taki zły wynik jak na taki serwer, tak mi się wydaje, że jesteśmy top 4, nie jestem pewien, ale jest no Hollywood, Crit Happens i Dreamland, to są trzy gildie mocniejsze od nas i jeszcze była ta gildia Paul Latterry tutaj. Tylko że oni z tego co widzę już nawet średnim levelem od nas odstają, więc na początku byli mocni, no a później coś im tutaj niestety nie przestało wychodzić, w sensie no wiadomo, prześcignęliśmy ich w tym średnim, więc chyba jesteśmy na ten moment top 4 gildią, także nie ma tragedii, no a polską top 1, także taka moja luźna propozycja, żeby coś takiego zrobić. Mamy również akademię, jeżeli macie jakiś niższy level i tam można powiedzieć, że nie nadawalibyście się na ten moment do nas, to możecie się odezwać tutaj chatka po chatka, co ciekawe taki plot twist jest naszą akademią, no i tutaj jak jest napisane w opisie, możecie do lidera albo oficerów się odezwać i możecie tam wbić, tam tak naprawdę niby to jest akademia, ale obecnie chyba nikogo stamtąd do siebie nie braliśmy, a nawet my tam chodziliśmy pomagać w lochach, więc póki co no raczej warunki dla nich są bardzo, bardzo ok i nie narzekają, także zapraszam serdecznie. No i to tyle takiego mojego rozwodzenia na temat gildii i chyba wszystko wam pokazałem, lochy wam pokażę na końcu, możemy sobie spróbować ten portal machnąć, raczej go nie zrobimy na raz, no dokładnie, nawet mu tutaj połowy HP nie zbiliśmy, także trudno, no ale dobra, lecimy, wszystko mamy ubrane, mam tu już w ogóle w broni 15%, jeżeli chodzi o runkę, więc też dość fajnie, no broń jest niestety z wieży mi poleciała, więc jej tutaj jakoś bardzo nie ulepszam, bo wiadomo, że stracę surki jak ją rozmontuję, no ale mniejsza z tym. Dobra, lecimy do tego Hemoridoru. Na Hemoridor z tego co wiem miałem 4% szans, więc no tutaj w teorii to powinna być kwestia dosłownie dokładnie kilku grzybów, no i to padło, no ale niestety ten Hemoridor no to no nie daje za dużo expa przynajmniej na tym etapie, więc nie jest to jakiś tam wow, no i z tego co wiem na wieżę chyba miałem z 2%, więc tą wieżę też możemy tutaj sobie kliknąć. Jeżeli chodzi o wieżę, to ja co godzinkę klikam tutaj darmówkami po prostu i nawet często pada swoją drogą. W tym momencie mamy ją 80, teraz sobie zrobimy prawdopodobnie 81. Mam nadzieję, że jakoś długo nie będziemy musieli na to czekać, żeby ją pokonać. No i z tego co widziałem na 81 już mam znowu tam jakoś 0,20% szans, więc no już nie będzie nawet sensu wydać grzybów, nie? Tylko fajnie jakby nam właśnie teraz ona padła. No taki jest plan, żeby może coś tam skipnąć w twierdzę delikatnie. Na pewno tym pachołkom 15% zrobić, jeżeli chodzi o bonus HP, ale chyba poczekam, aż będę miał 5%, będzie mi dawać na itemku, już będę miał wystarczającą ilość run, to w
wtedy wiadomo, tylko trzy zamiany tam na każdym pachołku i będą mieli komplet. No i później wtedy może coś wrócimy i poklikamy. Teraz będzie w ogóle weekend epicki za tydzień. Teraz będzie, z tego co kojarzę, chyba weekend Expa i Klepsydry. W ten weekend natomiast następny będzie festiwal tam, ten Kowala event po prostu, i będzie weekend epicki, więc wydaje mi się, że na tym weekendzie epickim coś tam sobie pociśniemy. No kurde, nie chce on padać, no niby 2%, więc to wcale nie jest tak mało, powinno też być, o tam jaka bliska próba, też w teorii powinny być, dobra, padło. Kilka grzybów, no a tu troszkę musieliśmy na niego wydać, tu mamy jakiś wisior, możemy go od razu rozmontować, no i tu na wszystkie cechy również go rozmontujemy. Dobra, i co my chcemy teraz klikać? No dwie rzeczy, na które miałem najwięcej procent, kliknąłem. 13 piętro mam 0,02%, na Esteros chyba nawet mam not possible póki co, że nie jest po prostu do zrobienia. No ale dobra, możemy w sumie w Tornadzie popróbować. O, mam jakiegoś zwiadowcę, to on szybko padnie. Teraz mamy maga, który pewnie też szybko padnie, dokładnie, okej. Okay. Teraz jest wojownik, ale może tym Tornadem byśmy z jakiś jeden level jeszcze wbili. To nam daje dość sporo expa, tylko że no fajnie jakby tutaj jakaś seria była zwiadowców albo magów, to wiadomo, żebyśmy szybciej klikali, bo tych wojowników, no to niestety troszkę grzybów idzie, żeby pokonać takiego wojownika. Ale okej, okay, udało się, teraz kolejny pokonany zwiadowca, czyli znowu nam się uda. Także no powolutku jakoś tam idziemy z tym tornadkiem również, także no tak to wygląda, powoli rozwijamy się. No na tle tego serwera nie wygląda ta postać, żeby była jakaś bardzo mocna na razie, ale powiem wam szczerze, że też już mi przeszło takie, nazwijmy to, większe jakieś tryhardowanie i tak dalej. Tutaj bardziej gram pod ekipkę, tak szczerze, na tym serwerze, gdybym tryhardował i tak dalej, to już bym od startu serwera był na przykład w Crit Happens, już bym miał czarne gemy teraz i tak dalej, ale nie jest to potrzebne. Raczej wydaje mi się, że lepiej z ekipką sobie cisnąć niż wypinać się na ekipę na przykład, no ale wiadomo o co chodzi. Dobra, 2200 i tutaj teraz możemy sobie w HP polecieć, ale to tylko jeden punkcik. No i okej, okay, lecimy dalej, teraz mamy toperza znowu, niestety kolejny wojownik, nawet jeszcze nie mamy połowy levela, no topornie idzie to tornado, myślałem, że troszkę lepiej. Okej, okay, teraz jakieś coś tam się odblokowało, no ale jeden padł i znowu wojownik, nie? To jest właśnie ten minus niestety, że ci wojownicy dość mocno nas blokują, które jest w ogóle już 15, kurde, jak to nagrywam, dość późno dzisiaj się zabrałem, nawet miałem nie nagrywać tak szczerze, bo myślałem, że mi się nie będzie chciało, ale mówię, tak lipa was zostawić i bez streama i bez odcinka, więc mówię, chociaż ten odcinek nagram, no ale tak jak mówię, co mi tu w ogóle przychodzi? Jakieś, a dobra, mniejsza z tym, jakieś maile, ale dobra, tu sobie rozmontujemy, tu mamy dość tanie, to możemy w sumie, chociaż nie, na razie sprzedam dwa sloty, to i tak tam się coś ogarnie jeszcze albo z kółka, albo z misji, no i dobra, i znowu możemy sobie delikatnie dać w staty. No niedużo nam brakuje do tego levela już w tym momencie, może to jakoś pójdzie, teraz mamy zwiadowcę, to on padnie, na szczęście kolejna broń, więc to jest dla nas git, bo możemy ją od razu oddać do wiedźmy, no i znowu jakieś tam punkciki w statystyki nam wpadną. Dobra, lecimy dalej. Szary Dragor, zobaczmy jak tu z nim pójdzie. No to jest wojownik znowu, więc raczej to nie będzie jakieś tam kolorowe, żeby go pokonać, ale jeżeli on by padł, to może już byśmy polecieli z tym levelem. Tylko no mówię, no to jest problem, że pokonujemy wojownika, dwa mobki, jeden i znowu jest wojownik niestety, więc no troszeczkę lipa, ale okej, okay. Pociśniemy jeszcze, powiedzmy, że do 350 grzybów na niego, jeżeli nie padnie, to idziemy i spróbujemy jeszcze może ze 100 grzybków sobie władować w ten, tam w tą strefę mroku, nie? W ten strumień lawy, to się bodajże nazywa ten loch, no i po prostu dzięki temu zobaczymy, czy może coś się uda, bo jeżeli ten strumień lawy nam padnie, no to raczej wydaje mi się, że no, tu pierwsza próba nawet bliska, no to raczej dzięki niemu level wbijemy na 99% kolejny, więc byłoby to na pewno spoko. No ale nie wiem, no to jest wojownik, to tu by musiała Kunegunda. O kurde, szybko padło, a miałem na niego chyba, nie wiem, 0,20% szans albo coś takiego, nie były jakieś duże, ale dobra. I mamy od razu fajną klatę dla Kunegundy i od razu możemy zmienić runkę, w sensie musimy nawet, bo miała te 3%, to niech ma. Dobra, jest ok, tutaj sobie robimy cyk, no i lecimy dalej. Kogo my teraz mamy? Teraz mamy kolejnego wojownika, który, jak widzicie, też pierwsza próba była dość bliska. Teraz zobaczymy, jak to dalej pójdzie. No to pokazuje, że właśnie gdybyśmy te 15% sobie ogarnęli na tych itemach, zamiast tak bez sensu klikać, to raczej byśmy troszkę zrobili więcej tych loków, może jakieś tam kilka wież więcej i tak dalej. No ale w tym momencie no to idzie dość topornie, ale to już na następny odcinek postaram się ogarnąć. Dobra, kolejny padł, to też jest git. Mamy coś na inteligencję.
Plus 13, to wiecie co, nie ma w ogóle sensu, bo bym musiał dziurę robić i tak dalej. Mniejsza z tymi, znowu wojownik, kurde, no szkoda. Myślałem, że może by nam się udało właśnie nie wojownika, tylko jakiegoś innego tutaj wylosować, jakiegoś zwiadowcę czy maga, to może by troszkę szybciej to padło. No a teraz kolejny wojownik, no i zobaczmy, czy jest szansa, żeby go jeszcze pokonać. Jeżeli on by padł, to by nam znowu malutko brakowało do levela, nie? Więc na pewno to by pomogło. No ale zobaczymy, zobaczymy jak to pójdzie. Jeszcze powiedzmy na niego tak z 50. O, padł. Padł, dobra, tylko nam się nie zapisało. Mamy jakiś hełmik dla wojownika. Plus 32, dobra, no to podmienimy. Runki nie musimy zamieniać. No te podmiany też są dość kosztowne, jeżeli chodzi o grzyby. I dobra, i teraz mamy maga. I ten mag może i by nam się udało go pokonać. 400 tysięcy HP tam było. Powiedzmy do 100 grzybów, a może nawet troszkę więcej. No bo on by nam dał na 100% kolejny level, nie? Miło by było wbić taki okrąglutki. 265, na pewno by było spoko. Tylko no właśnie, czy on padnie? Chciałem coś innego, żeby go tu szybciej pokonać, bo ci wojownicy jednak nas blokowali, a tu zobaczcie, że magi też niestety nas troszeczkę blokuje. No jeżeli chodzi o naszą broń, to jest fajna i ma fajną runę, natomiast no bronie pachołków mogłyby być do wymiany, ale dobra, udało się, siedzi. I teraz mamy kolejnego wojownika, równe 100 grzybów nam zostało, także idealnie. Mamy coś dla Kunegundy, ale dopiero miała zmienioną tą klatę, więc nie ma sensu, rozmontowanko leci. No i tyle, jeżeli chodzi o klikanie, to tyle. Coś tam leveli wbiliśmy, coś tam porobiliśmy, także można powiedzieć, że jest w miarę ok. I teraz tak, co my tu chcemy zrobić w tym momencie? Aha, i jeszcze wam pokażę oczywiście te lożki, które tu dla was pozapisywałem. Tu jakieś portale do piekieł, no to wiadomo, że to w miarę tam, to już w ogóle 21 lipca, to już dawno temu. Komendant Koma, to jest chyba, o ile się nie mylę, pierwszy przeciwnik w 13 piętrze, którego jakoś tam w miarę szybko nam się udało pokonać. To jeszcze w ogóle 230 level, także tu jakoś nam poleciał naszyjnik, ale już go dawno nie mamy i lecimy dalej, więc tak to po prostu wygląda. Mroczny zgniatacz, kolejny portal do piekieł, tu mało mu zostało HP, wystarczyło go tylko dobić. Z tymi portalami też bywało różnie, powiem wam, że nieraz zostawało tam no naprawdę malutkie ilości HP i przez to jeden dzień byliśmy do tyłu, no ale co zrobić. Dobra, lecimy dalej. Tych stref mroku, ten żywiołak ognia i tak dalej, to już wam tam nie będę pokazywał. Na ten moment to nie jest jakieś bardzo ciekawe. No i teraz mamy walkę z sutenerem Petyrem. Z nim też się dość długo męczyliśmy. Wiadomo, że to jest dość mocny mag na tym etapie, no ale tutaj fajne krytyki z naszej strony, no i udało się go pokonać. Rękawiczki z punktami życia, które mamy z tego co widzę do teraz, więc no, no te itemki już też mamy dość stare, nie? Jak sami możecie zauważyć. Dobra, lecimy dalej. Portal do piekieł po kraka, no widzicie, znowu bardzo mało HP, a pamiętamy, że to jest po regeneracji 10%, więc ile ona musiała mieć poprzedniego dnia? No ale to co wam powiedziałem, że to z tymi portalami też no mieliśmy dość dużego pecha. Tu jakiś portal, to mu w sumie zostało pół HP, ale udało się go pokonać. No i mamy kolejne 13 piętro. Wiadomo, że 13 piętra dają nam fajne ilości expa, dlatego że dają po 2-3 levele czasem, więc warto je klikać. No ale na obecne 13 piętro, no to tak jak mówiłem, mamy jakieś tam 0,20%, nie, przepraszam, mniej, 0,02%, więc no nie ma sensu. No ale dobra, tu jakaś rózga, zaledwie 8% runka, używałem, a nie, nie używałem jej, innej używałem, bo ta, zobaczcie, że ma tragiczny rozrzut, ale nie wiem, czy ją rzuciłem do kibla, czy komuś dałem, już nie pamiętam, co się z nią stało. W każdym razie, no tak wyglądała, więc no niby spoko była, dawała mi na tamten moment fajne średnie, no ale rozrzut 1146 do 1150, no nie jest zbyt kolorowy. Dobra, drogo groźny. Teraz wojownik. Jak pokonamy tego maga w Esterosie, no to standardowo potem jest dwóch wojowników, którzy padają, można powiedzieć, że w miarę szybko. Także tutaj też fajne krytyki, udało się go pokonać. Tu jakiś trinkecik na wszystkie cechy. Nie wiem, czy w ogóle mi się uda. Nie mam za dużo tych epików. Mam tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No i na tym pachołku mam broń, to jest sześć. Czyli mam sześć epików. No a do następnego weekendu epickiego jeszcze troszkę zostało, więc no będę musiał coś tu zakombinować, żeby jakoś te epiki pozdobywać. No ale dobra, lecimy dalej. Co my tu mamy jeszcze? Siedmiornica, no to wam mogę pokazać. Standardowo 45 krok. Zdałoby się wcześniej ubić na jakimś tam 42, 3, ale ja zawsze dobijam do takiej okrągłej liczby, bo lubię po prostu. I tym kroksem sobie tą siedmiornicę pokonamy. Więc tak to po prostu wygląda. No tak jak mówię, tutaj raczej bez, chociaż miałem mówić bez większych problemów, a tu się okazało, że mu zostało 1200 HP zaledwie, no ale udało się pokonać, także git. I w tą siedmiornicę sobie poszliśmy, to było 28 lipca, to był chyba
To był chyba czwartek, musiałbym zobaczyć, bo wiadomo, że mogliśmy ją złapać w czwartek, ona jest do złapania w czwartek w nocy, nie? Więc ja ją chyba po prostu przeklikałem i ją od razu złapałem, dokładnie, w czwartkową noc, więc chyba tak, dobra. Lecimy dalej, co my tu jeszcze mamy? Ork na wilczku, to jest pierwszy Hemoridor, też tam jakoś nie dość szybko go pokonaliśmy, na jak widzicie 250 level, no ale tak jak mówię, no to nie jest jakieś tam, no malutko expa po prostu, nie? Tutaj dwa fajne krytyki na koniec, no ale 11,5 miliona expa, więc no nawet nie ma sensu wydawać na to grzybów. No i teraz mamy tego samego dnia Roberta marketingowca, który jest magiem, no i też 13 piętro, też się z nim troszkę męczyliśmy, no ale udało się go tutaj kliknąć. Znowu fajny krytyki 3, wiadomo, w maga trzeba tymi krytami przyładować, no i teraz minus 17,5 tysiąca HP mu zostało, no ale udało się pokonać. Znowu jakiś mamy tym razem pierścionek na wszystkie cechy, więc również do kibelka, no i teraz mamy portal do piekieł, również praktycznie dobity tylko i wyłącznie, to było 31 lipca, no i od tamtej pory za wiele się nie działo, klikałem tam jakieś tornada, jakieś strefy mroku, ale to wam nie zapisywałem, no i tak, wczoraj nam się udało pokonać kolejny portal do piekieł, więc w ogóle kurde, duża różnica, chyba że ja czegoś po drodze nie zapisałem, ale że aż tyle się męczyliśmy, wczoraj to 3 dni, może i w sumie tak było, mniejsza z tym. I również wczoraj udało nam się pokonać Wacława podwykonawcę, więc też na nim tam chyba nie wiem, z 2 levele udało się zrobić. Więc fajnie, że on padł. No i tutaj jak widzicie ledwo, nie wiem ile miałem na niego 0,5% szans czy coś takiego, a padł nam dosłownie, nie wiem, 20 grzybów. No ale tak jak mówię, no lekko, ledwo. Tutaj fajne te krytyki z naszej strony, wszystkie w sumie z tego co widzę. A nie, ten bezkrytyczny. No ale tutaj ten 8,2 i tutaj na koniec 9,2 też prawie. Więc no potężne kryty, jakiś pierścionek nam poleciał z niego. No i malutko HP udało się go pokonać. Ten pierścionek to chyba na początku, żeśmy go sobie wrzucili do kibla, o ile się nie mylę. No i na koniec dzisiejszy loch trollowy trio, tak jak mówiłem, mieliśmy na nich 4% szans, więc no kwestia kilku grzybków to była dosłownie, no i udało się pokonać. No i co? No tak to wygląda, teraz jest to farmienie runek, za każdym razem jak możemy jakiś lepszy procent na broni złapać, to łapiemy i następne lochy lecą. Także teraz jest taki plan, żeby coś troszkę tutaj twierdzę skipnąć delikatnie, bez jakichś tam nie wiadomo czego, no ale żeby tak było. Niedługo się już zbliżamy do pierwszych przejść tutaj w tych pupilach, najbardziej mnie boli ten czomp, no ale co zrobić, pójdziemy w tego Smokiego. I co więcej, no i chyba w jakiejś tam wolnej chwili sobie poogarniam te procenty tutaj na pachołkach i zobaczymy ile wtedy będziemy mieli procent na wieży i tak dalej, bo te punkty życia no na pewno się przydadzą, chociaż tu jak widzicie, no na przykład Barbarowi wystarczyłyby dwa itemki, które mają 5%, Maguś nie ma wcale, no to by musiał ten, no i temu też by wystarczyły dwa itemki po 5% i również by był komplet, także tak to w tym momencie wygląda. Dobra, to by było na tyle, dość długi odcinek wyszedł, ale musiałem wam wszystko powiedzieć, co tam miałem do powiedzenia. Ja wam dziękuję za uwagę, dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Nie wiem, kiedy będzie kolejny odcinek, szczerze mówiąc, dlatego że no nie ma za bardzo co klikać, jak sami widzicie, więc no na innych kontach ciężko, może tutaj na tym właśnie Magusiu coś tam za parę dni nagramy, no ale to się jeszcze zobaczy. W każdym razie to by było na tyle. Ja wam dziękuję za uwagę, za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Pamiętajcie o zostawieniu tego kciuka w górę, subskrypcji z dzwoneczkiem, wbijajcie na Discorda dla widzów w przypiętym komentarzu i opisie, wbijajcie na Twitcha w przypiętym komentarzu i opisie. Może jutro w końcu tego streama mi się uda odpalić i będzie mi się chciało, zobaczymy. Także to wszystko. Raz jeszcze dziękuję za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć.